Kolejne dni, środa, czwartek i piątek, będą tymi dniami, które pokażą, w jakim momencie epidemii w tej chwili jesteśmy, mówił na antenie Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zwrócił uwagę na sytuację epidemiczną, z jaką w tej chwili mamy do czynienia w naszym kraju. Wczoraj do szpitali trafiło ponad 800 nowych pacjentów zakażonych COVID-19. To niestety nie napawa optymizmem. No ale to jest efekt tych poprzednich bardzo dużych dziennych ilości zachorowań. Najbliższe dni i dane pokażą, czy święta wielkanocne przyniosą wzrost nowych zakażeń. Każda mobilność, każde nasze przemieszczanie się, tworzenie nowych kontaktów powoduje to, że ten wirus niestety się jest bardziej aktywny. Wiceminister Kraska zaznaczył, że w tym tygodniu szef Kancelarii Premiera Rady Ministrów Michał Dworczyk przedstawi jeszcze raz dokładny program szczepień. To jest bardzo ważne, abyśmy jednak zgłaszali się na te szczepienia. Tych szczepionek będzie codziennie coraz więcej. Wczoraj do Polski dotarło ponad 870 tysięcy szczepionek firmy Pfizer. Także w tym tygodniu trafi ponad 170 tysięcy dawek szczepionek firmy AstraZeneca. Z kolei w kwietniu lub w maju do naszego kraju mają zostać dostarczone szczepionki firmy Johnson & Johnson.